niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka to oto. Dlaczego kolega brata dał nam frytkownicy garnek wielofunkcyjny, którego nigdy nie otwierał? Więc nówka, tylko że sprzęt kupiony w 99 roku. Ej, to się nadal mówi nówka, nawet jak nie otwierany, mimo że z 99? Dzięki Orochimaru za 15 lat. Dziękuję ci bardzo i witam serdecznie. Dziękuję za miłe słowa. Death Rock, no. Powoli dochodzimy do tego momentu na YouTubie. Oni jeszcze nie wiedzą, gdzie jesteś. 69 300 zł. Gratuluję. Nie może pisać komentarze, więc wiedzą. Aleluj. No, panie Andrzeju, muszę powiedzieć, że ostatni program był przełomowy, ponieważ mieliście do czynienia z bardzo mocną drużyną. Kto wie, czy jeżeli chodzi to o są wiedzę, dalej nauczyciele. Nie najmocniejszą, mam dużo kasę, ale pan udowodnił, że jest pan mistrzem licytacji. Nie dał im pan żadnych szans. Jak dzisiaj forma, panie Andrzeju? Wydaje mi się, że dobrze. Ja może wrócę do tej tego programu. Nie ma problemu. Lubię porównywać to do takie turnieje do meczów piłki nożnej. Brazylijczycy wiadomo są najlepsi technicznie, prawda? A i nadal tak jest? Z najmniejszymi świata, bo potrzebna jest także taktyka, dlatego tak często wygrywają Niemcy. Także aha, tak Blitzkrieg. Siema, Machoń, skończyłem no tak, Wiedźmina 2 i 1. Najwięcej razy jeden. No, tak. No bo wiedza jest najważniejsza, prawda? Ale ten przykład pokazuje, że ale ma pan rację. Taktycznie można, Bukongiś. Słabszy może pokonać. Dawid pokonał Goliata. Jakich byście w takim razie rad dali początkującym? To pytało jeden? No trzeba po prostu nie liczyć pieniędzy, ja. To raz. I nie po prostu grać o wszystko, nie... Nie bać się grać. Dobrze, legal, nie bardzo dobrze. Nie zostawiać sobie na przykład 2000 na wakacje, tylko grać już albo wszystko, albo nic. A jak to jest właśnie z tym liczeniem? Ponieważ pan ostatnio, w ostatnim programie... Jakie zrobiłem, zakończyłem Wiedźminie 2? Obydwa zrobiłem. Tylko to do Wiedźmina przeniesiemy bez zabijania Leto. Kupił czarną skrzynię, w której było 5000 zł za 5000 i bardzo pan się z tego ucieszył. Czy to był naprawdę dobry interes, panie Andrzej? No tak, no tak, ja zagraliśmy o czarną skrzynię z tego powodu, że żeby było śmiesznie. Nie liczyliśmy po prostu na to, że coś tam będzie. Dzidziu, ale... chyba go olała kobieta ksiądz. No, nie wiem, jak tego, to tłumaczy intuicja. No i w sumie zwróciło nam się tak, że także opłacało się. Było 7, zrobiło się 12. No to prawda, legal. Porządne po musi być. Nie liczyliśmy tych, że coś tam będzie, także te 5000 tak jakby nam zostało dane na nowo, prawda? Także... Ma pan rację, to była dobra zagrywka. A co ty zerwę jutro, w ten Queen to wyśli. O. Pan zmniejszył konto rywali o 4900 zł, bo doszło po 100 zł, pan dał 5, oni dali 4900. Widziałem jakiś filmik, że Random Bruce obliczenia robi, ile go kosztował wylot. I tam opowiada, to też jestem ciekawy. To musimy obejrzeć, to jest ciekawe. Więcej, ale pan miał skrzynię, a oni nie. Dokładnie tak, to też jest... ja to dłużej mówię, Defro. To była oczywiście dobra zagrywka i techniczna. I ja jestem przekonany, że dzisiaj kilka takich dobrych zagrywek... Ale ja chcę Random Bruce'a obejrzeć obliczenia. Witamy w grze. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra... To jestem ciekawy, co on tam gada. Mistrzowie wygrają, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów. No nie wiem, Machoń, zobaczymy. Ale jeżeli im się nie uda, ja nie wiem. Oddadzą miejsca w swojej loży. Ale jak się spodoba. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Witałem cię. Szukaczy, no i... drużyn niebieskiej, zielonej i żółtej przechodzi teraz po 5000 zł. No dobra, zapraszam. Które będą służyły państwu do licytacji, a ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry. To nie i ta drużyna się wydaje. Wejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? Dobrze. Maturzyści to jest zawsze mocna drużyna. Zobaczymy, czy uda się wejść do finału. Jest duża szansa, bo taka świeża wiedza zawsze się przydaje. Co słychać u zielonych? Zwarci i gotowi. Dacie radę państwo również? Oczywiście. A żółci? Zwarci i gotowi. No to świetnie. Brawa dla wszystkich trzech.
i losuje pierwszą kategorię. Jak Ibis gra w Wukonga? Serio? Na Twitchu Ibis streamuje Wukonga? Astronomia. Spoko, Macho, nie wiem szczerze. No ja nie wiem, o co chodzi, bo ja nigdy nie grałem w Wiedźmina 3. Jak zobaczę, to powiem, czy będę grał to. Rzuci 300. Nie wiem, czy 400. Nie wiem, ile? 400. Zieloni 500. Zieloni 500, proszę. 500 po raz drugi, 500. 600. Mam 600. Rzuci 600. 600 po raz drugi. Nie wiem, czy 700. Nie wiem, czy 700. 700 po raz drugi. Rzuci 1000. Mam 1000 odrzutych. 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci. Sprzedaż. Dobra, ja kibicuję mistrzom, bo wszystkie te teamy rozpieprzone. 200 zł, pytanie z astronomii. Ile księżyców krąży wokół Wenus? O ja... 3. Żaden. Na pewno. Jak? 100%. Odpowiadamy, że 3. Nie ma księżyców. Tak jest! Dobra, nie odkryli ich wtedy. Nie odkryli ich wtedy. Wpisz sobie w Google, wpisz w Google. To prawda, Łukaszu. No, znaliśmy odpowiedź na to pytanie, i, ale lepiej nie ryzykować. Lepiej poczekać na kategorie, które są bliższe naszemu sercu. No dobrze, to jest ciekawa taktyka. Dużo wiedzą. W tej chwili stan konta żółtych to 6200 zł. Co tam Petrzec się stało? Gul wielki, to 8 lat. Różnice nie są duże. Jak potoczy się gra, zobaczymy po reklamie. Wiedźminie 3 masz milion rzeczy na mapie w jednej lokacji, to wieczność trwa? No ale to dobrze, czy nie? To duże rzeczy. Pierwszy etap awantury o kasę, prowadzą żółci, mają 6... Jak wyobrażasz sobie górskiego kurczaka? Pierw opisz, później sprawdź. Co, jak sobie wyobrażam? Co, jak sobie wyobrażam? Co to jest górski kurczak? Nie wiem, co to znaczy w sumie. Co to znaczy? 1200 zł. Nie wiem, Macho, to jest... Nie wiem, jak będzie główne to jakieś raczej, ale zobaczmy. Losuję kolejną kategorię. 5 pytań do końca tego etapu. Jak wygląda według ciebie górski kurczak? Ale co to znaczy? No kurczak to kurczak. No co to znaczy? Kategoria... Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, proszę. Niebiescy 400. Żółci 500. 500. Mam 600 od niebieskich, 600 po raz drugi, 600. 700 żółci. 700 od żółci. 800 niebieskich. Lekko. 800 po raz. Ale czekaj. To na pewno tutaj tak pan, powinno być. Marcin wyraźnie dał się przelicytować. Tak, tak. A zieloni postanowili przeczekać, to mają takie prawo. Dobra, jaka kategoria, bo ja nie oglądam. Ze strony zielonych. W jakich grze trzeba kuchać? W Wukongu. Jak nazywa się ten przedmiot? Popielniczka. Słuchajcie, musimy to spowiedzieć. Czy... Nie, no moment, co, że to jest skrzat. Buty z krzata. Ale to jest z mosiądu chyba, czy co to jest? Nie chcę. Panie Krzysztof, ile by kosztowała podpowiedź? 800 zł. Otwierać? No, 600. Taki dziwny? Proszę. Bucik dla lalki. Stopka do żelazka, kadzielnica, popielniczka. Popielniczka jest! Zostawiamy popielniczkę, mówiło od razu! Popielniczka! Jest forma, jest forma, jest forma. Dawaj tę popielniczkę, bo cię rozpieprza. Jan, słuchaj pana. Się... Odpowiadamy. Popielniczka. Tak jest! 800 zł przechodzi na konkurs drużyny niebieskich, mają 4700, ale wyprzedzają ich żółci 5500, za nimi zieloni 4200 zł.
Jeszcze cztery pytania do końca i sytuacja jest bardzo cały czas wyrównana. Jak odczytamy? No dobrze. Kategoria Matemax. Matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci 1000. Rzuci 1000. Zieloni 1100. Zieloni 1100. 1100 po raz drugi. 1100. Zostaw to mi, albo w ataku paniki dostaniesz od przekofeinizowania się dziadu. 1500. Rzuci mabor za 5 lat. 1600 zieloni. 1600 po raz drugi. 1200. Rzuci proszę. 4200. Ej, ktoś ma bank. A, bo sześć, oni są w dupie, dobra. Czemuś niebiescy nie wabank nie dali? Pan nie mógł grać w wabank, panie tak, Przemysławie, tak. Bo kara dla niebieskich. Pana zablokowali, czyli nie miał pan już pieniędzy, kara dla niebieskich, żeby to przebić. Gdyby pan wcześniej krzyknął wabank, o jedną turę wcześniej, oczywiście dałoby radę. Tak więc 6 tysięcy mamy w puli tego pytania. Jeżeli żółci odpowiedzą na prawidłowo, neuron, będą mieli aż 7300. Ale jeżeli się pomylą, to znajdą się na trzecim miejscu, mając tylko 1300 zł. Niebieskim udzielam upomnienia za bierność kara, licytacji. Kara. Jaką nazwę nosi krzywa będąca torem ruchu na przykład pocisku artyleryjskiego? O kurde, tak, jak to się nazywa? No to parabola jest to. Hiperbola na pewno. Nie. Poczekaj, no. Czekajcie jeszcze. Mam tylko czas. No to jest parabola, to są. Paraboliczna? A tam jest hiperbola. I tak. A tak się pocisk przecież porusza, nie? Trajektoria? Hiperbola, parabola. Hiperbola, na pewno. Nie wiem. Odpowiadaj. Odpowiadać będzie Michał. Proszę bardzo. Ten tor nazywa się hiperbolą. Niestety nie. Krzywa balistyczna. Pranie w banie. Żółci z pierwszego miejsca wędrują na trzecie. Mają tylko 1300 zł. Ale zobacz, jacy są głupi. Tak dużo weszli w tym momencie, to oni tylko o swoje pieniądze prawie że grają. Jak wejdą wabank. Więc dwa pytania w dupę. No to jest idiotyzm. Na swoim koncie przed nimi powinni więcej dać innym wejść. Prowadza niebiescy 4500, ale uwaga. Do puli następnego proszków pytania przechodzi aż 6000 zł. Dzięki, trzy pytania proszków do końca tego etapu. A jakie są inne chińskie gry ogólnie poza Wukongiem? Literatura światowa. Które graliście? Bo ja nie kojarzę chińskich gier. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej Różków drużyny i... A, bez U. Różków. Słowa jest to! Chłop krzyknął niebiescy 1600, więc jest idiotą, bo zieloni wabanki tak dają zara. Proś... Ale co to w dupę jest? Nie no, w dupę. Jak chcesz, możesz dodać, no. Dzięki Węgry za 26 lat, ale to i tak chyba spadnie z 7 TV. Kiedy się zaczyna? Nagrodę temu, kto rozstrzygnie ten problem. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. Ale to jest debilizm, bo niebiescy i tak dali 1000 coś, więc zieloni w obań, zara. Niebiescy pierwsi. I wiesz, co jest najgorsze? Że niebiescy byli pierwsi i teraz zieloni na całkowicie, na spokojnie wabank lecą i wygrywają jeszcze więcej niż było w puli. A więc jak widzieliśmy... Niebiescy są głupi. Niebiescy 2600. Co? Przecież on krzyknął 1000! Nie. On przysięgam na tupę chińskich bogów z Wukonga. Dobra, Gun 2600, Subless Dead. A więc jak widzieliśmy... Subless Dead. Niebiescy 2600. Niebiescy zablokowali... Na Sublessa przysięgałem. I szansa na 9000 i na przejęcie bardzo mocnego prowadzenia w grze, jeżeli oczywiście panowie odpowiedzą na pytanie no z literatury światowej. A jeżeli nie, to znowu ja będzie cała pula do wzięcia. Innego. Spójrzmy na ekran. To teraz zieloni wabanki.
Jak nazywa się poetka z wyspy Lesbos przedstawiona na portrecie? Niebiescy odpowiadają Safona. Tak jest! Safona, najsłynniejsza feministka czasów starożytnych. 9 tysięcy złotych wędruje teraz na konto drużyny niebieskich i mają aż 10 900. Za nimi zieloni 2 400 i potem żółci 1 100. Dwa pytania do końca tego etapu. Historia Wukonga to samego z Dragon Balla? No tak, Dragon Ball. Muzyka rozrywkowa. Na podstawie tych samych mitów, cały początek. Później to już wiadomo. Rozpoczynam licytację. Później to już Dragon Ball. Złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. To, że Dragon Ball jest bardzo lekko, a Wukong to chyba cała mitologia Chin. Ale nie wiem. Ja nie znam się na mitach chińskich w ogóle. I o co w tej grze chodzi? Proszę, dał na Golibordę 5 złotych, kiedy modzik z Grzegorzem do Wukonga? Chińskie kolanko będzie. Jezus Maria, w dupa. Żółci grają wszystko 2400 zł. Nie, żaden modzik. W którym francuskim mieście odbywają się od 1967 roku muzyczne targi Midem? Nie mam pojęcia. W Paryżu. Muszę z miasta. Muzyczne targi, tam filmowe są. Filmowe są też. Nie, bo nie słyszałem się. A może miasto jest Midem? Nie. Nie tak się nazywa. Musimy w Paryżu i wszystko. Nie. Co ty gadasz? Bardzo fajne jest, Wachor. Oglądając remasterowane. Rok temu. I ledwo co pamiętałem z tej pierwszej serii. Dobrze się oglądało. Nie, dobrze wygląda. Odpowiadamy. Pan Maciej będzie odpowiadał. Proszę bardzo. Znaczy, nie jesteśmy pewni, to jest ryzyko. Odpowiadamy, że w Kan. Tak jest! Słusznie. Kan? 400 złotych trafia na konto drużyny żółtych i mają teraz drugie miejsce. Dzięki SBT Furet za 8 lat. 10 300 złotych. Ostatnie witam pytanie do końca tego etapu. Remaster jak się nazywa? Po prostu jest. Jakby to powiedzieć, przerysowane na nową chemię. Jakość. Ale nic nie usunęli z fabuły, ani nic. Nie chodzi o Kai. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Zieloni 400. 400 po raz drugi. Mam 500 to już po raz drugi. Z to jest dalszy Dragon Ball po prostu. Z to nie remaster. No oni i tak już odpadli wszyscy. GT to też jest osobna seria GT. 3000 zł w puli tego pytania. Chemia. GT jest po Z, ale jest fanowski. W ilu odmianach alotropowych występuje żelazo? Co to znaczy w ogóle? Trzy. Strzelam. Nie wiem nawet o co chodzi, ale strzelam trzy. No po prostu remaster pisz. Powinno ci wyskoczyć. Pisz sobie na YouTubie porównanie jakieś, tam chłop poda nazwę. W takim razie udzielimy odpowiedzi. Nie jesteśmy pewni, ale wydaje nam się, że w trzech. W jakich? Ty, w trzech chyba, tak jak powiedziałem, a? Glad, że cię widzę, dziadek. Dziękuję, PC. Glad, że cię widzę, PC. Już w tym będzie gorzej. Ale to już drugie pytanie jest. Zgadza się. Alfa, beta, gamma. Tak jest, trzech. Co? 3000 złotych trafia na konto drużyny zielonych. I czas na podsumowanie. Żółci kończą grę. Bardzo waleczna drużyna. Je te uznane za kanon? No jak uznane, jak jest nowa serga i mają inne przemiany. A tej małpy nie ma. Wydaje mi się, że trochę przyjęli dziwną strategię. Można powiedzieć, przekombinowali ten pierwszy kanon. Ale gratuluję, 3000 zł to jest państwa wygrane. Ale i tak ludzie gadają, że GT lepsze niż te nowe, bo ja tych nowych nie oglądałem. Czyli o
każdą licytację znaczy trochę tylko wyrywać bardzo dużo. Skąd pozostałych zawodników, pozostałych drużyn na koncie 9600 i witamy w finale. Dzięki Proszku. Proszków dał na Golina. Nie, no tylko to. Laścik i Wukong? Czy Laścik po Lasiku i wtedy? To jest Laścika, tylko to i Wukong. No nie, Slomo. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Do gry ostatecznej wchodzi drużyna niebieskich, czyli maturzystów. Stan konta 9600, a więc tylko 400 zł. Małe szanse mają chyba, nie? Mistrzowie mocniejsi. Są tacy zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas tylko po to, żeby się bawić. Są też tacy, którzy przyjeżdżają tylko, no tak, Machoń, ale jest remaster 2000 któregoś, znaczy 2000, nie wiem. Wyślij, napisz na plik do mnie, to poszukam, bo ja miałem link zapisany do całego. Kto padł na pomysł, żeby zagrać u nas, panowie? No chyba Michał. Panie Michale, jak to było? Czy w zasadzie zaproponowałem, żebyśmy to wszyscy razem wysłali, każdy po jednym SMS-ie? Aha. Dobra, napisz. Tak, wystarczyło. I akurat szczęśliwy SMS. Ale jak pan, aha, od pana Michała był, tak? Tak. Jak pan dobierał drużynę? Co no, po prostu, no my jesteśmy już takimi zgranymi kolegami od pierwszej klasy, no to po prostu nie musiałem już szukać, po prostu już miałem pod ręką. A i po ile oni mają lat? Aha, maturzyści, to oni mają po 19. Nauczycieli, maturzyści? No, zawsze to jest jakiś... Nie, remaster. Kai to jest Kai, pieprzy się w dupę. Kai to zrobili, na co to? Kai idziesz. Zawsze to jest jakiś dodatkowy bodziec, żeby uczciwie wygrać nas z nauczycielami. Witamy w finale. Jest pierwsza i druga seria zremasterowana, bez żadnych zmian, po prostu jakoś lepsza. Boicie się zagrać przeciwko maturzystom? A Kai to Kai. Młodość ma swoje prawa. Kai usunęli dużo odcinków. Może nas pokonać. Wygląda to na walkę klasyków z romantykami, tak jak jest w literaturze, tak samo teraz można to porównać. Nie wiem, co to jest Hunter. Widać, że mistrzowie się boją, bo panu Andrzejowi drży głos. Jest, ja bym. Różnica jest minimalna, także zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek maturzystów z nauczycielami. Ale remaster to jest po prostu taki, że jakość polepszyli, a nie, że... Nie wiem, no nie wiem, co ty masz na myśli mówiąc remaster, bo może co innego niż ja. Bo Kai to jest w sumie... Dużo wyciętego kontentu, no niby tam jest przyspieszone rzeczy i tak dalej, ale ja wolę klasika. Wchodzą do finału mając 10 tysięcy złotych. Powodzenia. W niebieskich jest Sosi niż z konfy. Nie wiem. Okej, tu są niebiescy, zobacz. Mistrzowie wchodzą do finału mając 10 tysięcy złotych. Powodzenia. Który? No tak, dużo jest rzeczy skipniętych, nie parę. Na IGM-a napisz. Bo ja na FB zapomnę sprawdzić coś takiego. A na IG odpisuję widzom. Czasem. Tak. W rukaczy, no. Oho, historia powszechna. Tak, Radzio, tak, piszesz. Rozpoczynamy biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. Niebiescy 300. Nie wiem, dobrze. 500, co dalej? 600, 700, 800, 900. Z chińskich filmów to ja widziałem Ip Mana, jeżeli to jest chiński film. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1600, 1700, 1800, 1900, 1600, 1700, 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
400. 9600. 9600. Hitman? Fajne, fajne. Ale powiem ci tak, w Hitmanie są fajne walki, ale fabuła, ta różnica między chińskim podejściem do fabuły, a naszym jest gigantyczna. Ciekawe jak w Wukongu będzie, ale no fabuła w Hitmanie jest tak idiotyczna i tak jakaś porypana. Nie wiem, no to jest jakieś takie w dupę, nie wiem co, ale walki fajne. Mistrzowie są znani z ryzykownych zagrywek. Powiedzieli 9600 zł. Zablokowali niebieskich. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo,
będą prowadzić, mając 12 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli się pomylą, to zostanie im jedyne 400 złotych na koncie. Ta, był Mike Tyson w Trójce, no. Spodziewał się pan tego, panie Michale? Nie tak szybko. Nie tak fajne szybko. Są walki, no bardzo. Tak. Armią którego państwa dowodził od 1683 roku książę Eugeniusz Sabałucki. Jak to? Jak Węgier. Jak Wielka Lechia. Dzięki Alduin za 16 lat. Nie, Queen, to nie gramy po chwili. Nieważne co już mówiłem dwa dni temu. No to jest ten tak, bicie, no to jest tam. Jaki tam pamiętam co? Austriacy. Austria grał z Martem. Tak, to on. Data nam tylko, nazwisko nic nam nie mówi, tego księcia, natomiast data nam mówi, że to jest bitwa pod Wiedniem. Oglądałem Ongbank. No, Ongbank. W związku z tym, że Polacy musieli ratować Austrię, to nie, Queen, to nie ma ceny. Wtedy wojsk austriackich Ang. I objął je właśnie Eugeniusz Sabałski. Austria. Austria? Oni wszyscy chcieli kupić to pytanie. Nam się tak wydaje, że jest to właśnie Austria. Tak jest! No to już raczej Winek, nie? Proszków dał na Golibordę 5 zł, znowu zmanipulowany na możesz reaktorować na Dragon Ball, czy się nie da? Kontentu do emerytury byś miał. Powiem ci tak, jak kiedyś Kik mi da kontrakt, to będę tam streamował filmy i bajki, ale tu nie da rady. To bym musiał jak demon. Dwie bardzo mocne drużyny, a ten książę wstawił się licznymi zwycięstwami nad wrogami Habsburgów. Machoj, no wiem, Blackwell mówił. 12 złotych przechodzi na konto drużyny mistrzów, mają 12-400. No jak będę na kiku, ale ja nie będę raczej. 7-200, ale spokojnie, jeszcze 5 pytań do końca gry, tak więc wiele jeszcze się może zmienić. Jak to Persa, ale oni się znają, a ja nie znam. Czy karem to jak? Historia oko? Polski. Historia Polski, powaga. Rozpoczynam licytację, ale... i biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. No proszę bardzo. 1100. No tak, Nefka, to mam na myśli. 1300. 1400. 2000 i blok. 2000 i blok. Mam 1600, co dalej? 1700. 1700. 1800. 1800 będzie chyba. Ja mam dać ten dalej. Starcza siła. O, szybko. A ale ładnie tego. Ładnie posysają dla młodych, nie? Samo, co wcześniej zrobił pan Andrzej. Znowu zablokował niebieskich. Spodziewał się pan tego, panie Michale, tak szybko? To znaczy już prędzej tak, mógł się spodziewać, no, po doświadczeniach z pierwszego pytania. No ale ciągle jeszcze miałem nadzieję, że jeszcze raz. No, mistrzowie zaryzykowali znowu bardzo, bo... Czemu nie będę na kiku? Jak mi dadzą współpracę, to będę. Ale się nie odzywali, ja do nich pomylą, też nie. To będą przegrywali w finale. Ale ja bym tam streamował bajki i filmy, a nie gry. Na Wawel prochy wieszcza Adama Mickiewicza. O kurde, w którym roku? O ja pierdziele. Teraz pytanie, czy to nie było w tym międzywojniu? W 1900 którymś? Tak szczerze, nie mam pojęcia. 1900, nie wiem, 20? Któryś? Nie wiem, zobaczymy. Nie, której, bo to nie chodzi o Kika, tylko o Polskę. 69? A, no to jeszcze później się myślałem. To dużo później w takim razie. To prosimy o podpowiedź. Proszę o propozycję. 1500. Dwa. 1800.
1820%. Kebab, nie wiem o co chodzi, ale witam. Rozsądna stawka. Proszę. 1890. Ej, nie ma tego co mówiliście. Ej, o kurde, ale nie ma też tego co ja mówiłem. O kurde. Ty, ja nie wiem w takim razie, no bo tu nic mi nie pasuje. 10? Nie wiem, chyba 10 bym dał. 910, 1880. 1880, czyli już odpada nam, że mi... 1910? Zielonego końca. Ale to w takim razie byłem bardzo blisko. Jeżeli 10 albo 0. Nie wiemy. 10 daję. Jaka to jest data? No damy swój los w ręce ślepego losu. Także pierwsza myśl była, że koniec że lata 90. Nauczyciele od 7, wieku, tam chyba polskiego. 90 rok. Wybieramy tą odpowiedź. Oj. Zapytam się niebieskich, którzy dużo wiedzą. Tak, Defro. No, znaczy, przed chwilą ci pobrał. Wydaje nam się, że to jest to w XIX wieku, czyli albo 1880, albo 1890. Panowie, to był rok 1890. Okej. Myślałem, że międzywojnie dopiero Polska niepodległość odzyskała. Trafia na konto drużyny mistrzów, mają 12 tysięcy. Zapamiętajmy to, Mickiewicz na Wawelu, 1890. Zapamiętasz? A pamiętasz, co znaczy Betlejem? Niebiescy mają 5400. Gramy dalej jeszcze 4 pytania do końca gry. O, widzę, że jest pamiętane. No i to mi się podoba. Nauka nie idzie w las. Powaga. Świat polityki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pan. Niebiescy 1500. Niebiescy 1500. 1600. 1600 mistrzowie. Ty się chwaliłeś? Jak na kolanku byłem. 1700 oraz 2400. Ale blokują młodych, ty. Ej, młodzi to są tacy, jak to się mówi, zaszczuci? A nawet gorzej. Trzeci udał się ten manewr panu Andrzejowi. No, że po prostu będziemy niestety liczyć na to, że mistrzom powinien się że im się powinien nogę. Dobrze, 700 w puli, zobaczymy świat no, ryzykownie grają mistrzowie, ale mistrzowie, dobrze nawet, im to wychodzi. Mistrzowie, nawet jeżeli poprawnie na to pytanie, będą prowadzili w finale. O to chodzi. Kto no, Machoń, może tam. Kandydatem Ronalda Reagana. O kurde! W wyborach prezydenckich w 1984 roku. Taki stary dziad. Joe Biden. Joe Biden. Jeszcze wtedy stary nie był, no ale... Ile miał wtedy? Z 50 lat? Nie, 40. Nixon? Nie, jaki w dupę Nixon? Nie wiem kto. Nie wiem. To te... Jakiś no name chyba. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam. Nie, podpowiedź już nie ma. Poprosimy podpowiedź. Jaka jest propozycja tym razem? 1520% tradycyjny. Proszę. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Może Jimmy Carter. Ty, Jimmy Carter to mógł być, on jest stary teraz. Tylko czekaj, bo on był prezydentem, ale on był chyba przed Reaganem. To chyba nie Jimmy Carter. Nie jestem pewny, czy on był przed, czy po. No jest też Bill Clinton. Ale to na pewno nie on. Nie wiem, ja tego Cartera daję szczerze, bo jest stary, tak jak Reagan. A pamiętam, że tam taki stary dziad z nim się dymał.
Walter Cronkite, Walter Mondale, Bill Clinton. A Bill Clinton to jest stary teraz dopiero. Ale zobaczmy. Walter White? Ale ja nie wiem, czy to strzała gdzieś jest. No strzała, bo nawet Jimmy Carter, ani Clinton. To ten, który bardzo będzie. Kronkite. Jakiś taki. Odpowiedź brzmi Walter Cronkite. W puli mamy 7100 zł. Mistrzowie skorzystali z podpowiedzi. Reagan był prezentem dwa razy. Cronkite. Czy to będzie dobra odpowiedź i czy te pieniądze trafią na ich konto? Dowiemy się po reklamie. Nie wiem, ja tego Jimmy'ego, ale nie wiem, czy Jimmy, no bo Jimmy Carter był prezydentem, tylko pytania, raz czy dwa. O, chyba raz był i przegrał potem. Do końca gry trzy pytania, stan konta drużyny mistrzów to 5500, niebieskich 3700, a w puli do przejęcia mamy teraz 7100 zł. Ja zostaję już przy nim, bo dodałem. Teraz zmienić to umpire. W wyborach prezydenckich w 1984 roku skorzystali z podpowiedzi i odpowiedzieli, że Walter Cronkite. Niestety nie. Walter Mondale. Aha. A więc marzenie pana Jana się spełniło, pana Tomasza, przepraszam, 7100 zł. Mówiłem, że jakiś no-name, ale myślałem, że jednak ten Jimmy pieprzony. Tak no, losy tego finału wciąż. Pamiętasz to? Ja chyba robiłem speedrun dla Adi później na przedłużanym, ale nie wiem, czy 15 minut. A, 15 kategoria minut miało być. Literatura polska. Chyba nie było. Nie pamiętam, ile było na przedłużanym, bo robiliśmy licytację, tak na zmęczeniu. Z konta każdej drużyny i ale ile wyszło? Mistrzowie, 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 mistrzowie. Wydaje mi się, że było 3700 najpierw u mistrzów, ale na wszelki wypadek sprawdźmy. I słaba drużyna. Mistrz. Ale on niebiescy powiedział. Nie, dobra, on nawet szybciej zaczął. Mistrzu. A więc widzieliśmy wyraźnie. Mistrzowie 3700. Bo to chyba chodzi o to, kto szybciej zacznie, nie? No to jest ogromna szansa dla mistrzów, ponieważ w puli mamy aż 11 tysięcy złotych. Pytanie z literatury polskiej. Oho. Armata. Lud tam też nadobny. Białogłowy gładkie i zbyt białe. Stroją się pięknie, ale w drewnianych trzewikach chodzą wiejskie i miejskie. Gdy po bruku w mieście idą, to takie uczynią kołat, co nie słychać, kiedy człowiek do człowieka mówi. Wyższego zaś stanu damy, to takich zażywają trzewików, jako i Polki. Łóżka do sypiania mają w ścianach, zasuwane tak, jako szafa. Nago sypiają, tak, jako matka urodziła i nie mają tego za żadną sromotę, rozbierając się i ubierając jedno przed drugim. Nie wiem, co to a nawet nie strzegą się i gościa. Ale przy świecy zdejmują wszystek ornament, a na ostatku i koszulę zdejmie i powiesza to wszystko na kołeczkach. I dopiero tak, nago, drzwi pozamykawszy, świece zagasiwszy, to dopiero w owę szafę wlazie spać. 13 księga pana Tadeusza? Który kraj opisuje zaprezentowany fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska? Odpowiadamy Holandia. Niestety nie. Panowie, pasek trafił do Danii podczas wojny ze Szwedami. No i po co tak poleciałeś? Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, co to opisywało. Pierwszy raz usłyszałem, ale
Luj tym. Panie Andrzeju, przecież ma pan czas. Minuta jest na odpowiedź. Nie, znaczy... Trollowałeś, Andrzej. Myśleliśmy o po prostu drewniane buty to saboty. No i znamy, wiedzieliśmy, że w Niderlandach, czy też w Holandii obecnej ludzie chodzili w sabotach. Natomiast nie spodziewałem się, że chodzą także w Danii. Chociaż te kraje są bardzo blisko siebie, także... Byliśmy zaskoczeni, że nie. Już baliśmy się, że nie powiedzieliśmy Niderlandy, prawda? Ale nie do głowy nam nie przyszło, że to Dania. Zaliczyliby, to była Dania i 11 tysięcy złotych. W związku z tym trafi Ba-bang. Do puli następnego pytania. No to jest ogromna szansa. Ty może jeden na jeden zobaczyć, będzie. Co się stało ze stanem kont obu drużyn. Otóż mistrzowie stracili prowadzenie. Mają na koncie jedynie 1800 złotych. Łebki wygrają? A prowadzą teraz niebiescy, mają 3,5 tysiąca. I przypominam, do puli następnego pytania przechodzi 11 tysięcy złotych. Losuję. Nie ma bata, że łebki wygrają. Oj. Kategoria sport. Dymać łebków. Gimnazjum. Ja już są. Jestem bardzo ciekawy, która drużyna przejmie tak ogromną pulę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Oj, będą szybsze łebki. Słuchaj, 1800! Chyba niebieski szybciej zaczął. To jest krótsze słowo niż niebiescy 1800, ale u nas liczy się, kto pierwszy. Wydaje mi się, że niebiescy tutaj. Krzyczeć swoją kwestię. Bo on podczas mówienia krzyknął. Ja powiem, że słucham panów. Ale kto pierwszy, to się liczy, więc znowu musimy na wszelki wypadek jeszcze sprawdzić, jak to było. Słucham państwa! Ja, tu dużo, ja. Mistrzu miał ping, mistrzu miał ping. Tym razem niebiescy 1800. Ja pierdziele, ty łebki wpieprzą mistrzu do grobu? Panowie, historyczna szansa na pokonanie mistrzów. 13 tysięcy w puli tego pytania. Jeżeli ktoś o to pytał, mówiłem, że jest wod tego. Ale nie wiem kto. Ty Łukaszu dajesz. No. Jak ze sportu, panowie? Różnie. Bardzo. Dobrze jesteście ze sportu? Panie Tomaszu, kto się interesuje sportem z panów? No, interesujemy się, tylko no niestety wiek nam nie pozwala na głęboką wiedzę z większej przyszłości. Z dawnych lat. Tak. No, oto pytanie. Jak brzmi imię i nazwisko węgierskiego boksera, trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego? Aliakta. Chyba mamy tą pulę. Chyba, że są tak dobrze. Nie. Orban. Panie Krzysztof, ile by kosztowała podpowiedź? No macie tylko 1700 zł. To jedyne, co mogę zrobić, to 1400. No, na babań. Nie, mogę tylko tak, żeby zostało wam 300 na koncie. Przecież w puli mamy 13 tysięcy złotych. 13 tysięcy złotych. Niebiescy tego nie rozumieją. No bierzcie! No dobrze. Ty i tak będziecie mieli na babanki. Uważaj, co? A więc na koncie niebieskich 300 zł. Grają o 13 tysięcy. Taram mistrzowe 500 i win. Szandor Kocisz, Karsz Kiraj. Ty, Zoltan? Zoltan Hamman. Ale ja na Zoltana daję. Zoltan Chibaj. No i teraz się okaże. Kiraj kojarzy. Co? Się Kiraj kojarzy. Nie ci się kojarzy. A co? Czekaj. Mi to by też się... Nie wiem, czy węgierskie imiona to są? Wszystko? Zoltan to jest węgierskie imię? Oficjalnie mi się kojarzy. Kaszki. Ja mówię o Kocisz. Kocisz. A ty co wiesz? Ale nie wiem. Ale słuchaj, strzelaj, to coś jest. Ale co uważasz ty? Halman, ja się gdy? Kocisz. Poprosić się na mnie, jak powiem Kiraj? No. Bo ja to widzę trochę. Co on widzi? Ty idziesz odpowiedzieć. Nie, ja nie mam głosu. To co tam ma hakamskie imię? Odpowiedzi udzieli Tomek. No, Tomeczku. Znaczy to nie mamy żadnej. Ale pierwsze skojarzenie tutaj nas dwóch było, że to jest pierwsza odpowiedź. Szandor Kocisz.
Wiem, że mistrzowie nasi interesują się sportem, więc zapytam, czy to jest dobra odpowiedź. Laszlo Pap. Laszlo Pap. Ja pierdziele. Ej, mistrzowie są serio mocni. Ale mieli pecha, że wpieprzyli chyba dwa razy z rzędu, nie? Pecha mieli. Stan konta niebieskich to jedyne 300 zł. 500 krzycz mistrzu, tak na wszelkie, 500. To wygrać i tak. A 13 tysięcy do wzięcia teraz. Co się krzyczy szybciej, 400 czy 500? To 500. Szybciej krzyczysz. Szybciej neuron w mózgu. Synapsy. Byleby wabank nie powiedzieli. Jak powiedzą wabank mistrzowie, to ich pierdzić. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słaba drużyna. O Jezu, mistrzowie. Nie, czekaj, mistrzowie szybciej chyba. Nie, mistrzowie. Pan Michał? Mistrzowie. Bo 300 powiedział. Szybciej 300 zł. Na wszelki wypadek. Tak. Trzeci dzisiaj. Sprawdźmy to. Mistrzu. I słaba drużyna. O Jezu. Niebieskim da. I tym razem, jak widzieliśmy, pierwsi byli niebiescy babank. Po raz drugi dla niebieskich historyczna szansa na pokonanie mistrzów. Niebiescy, wydaje mi się, że wygrają. Prawidłowo będą mieli 13,5 tysiąca. Nie mogę. Młodziki win, młodziki win. To program wygrają starzy mistrzowie, mając na koncie jedynie 1400 zł. Młodziki win, ale wydymali mistrzów. Kończy się właśnie wielki finał partem naszej gry, w którym grają maturzyści przeciwko nauczycielom. Jak brzmi właściwe nazwisko Zbigniewa Nienackiego, autora powieści dla młodzieży? No ja cię, finale pytanie. Nie wiem, kto to jest. Julian Tuwim. Nie chcę, żeby zasięgnąć w głębi. Dobrze mówię? Dowiedzieć. A młodzieży, co może być? Panie Andrzeju, co pan przed chwilą powiedział? O jacie. Tak właśnie to usłyszałem. Cześć, co? Chwilą to dzisiaj się dowiedzieć. A młodzieży, co może być? Panie Andrzeju, co pan przed chwilą powiedział? Nie słychać, wyciszyli chyba. O jacie. Wcześniej? O nauczyciela. Jak brzmi właściwe nazwisko Zbigniewa Nienackiego, autora powieści dla młodzieży? O jacie, finale pytanie. Coś tam powiedział, ale czy to na pewno? Co Ilicz mówi? Nie chcę, żeby zasięgnąć. No nie wiem. Dzisiaj się dowiedzieć. A młodzieży, co może być? Panie Andrzeju, co pan przed chwilą powiedział? O jacie. Tak właśnie to usłyszałem. Przepraszam, ale jakoś już emocje chyba grają. Znaczy, wygrały z rozumem, może tak. Ale według pana to za łatwe pytanie? Nie. Ja nie wiedziałem nawet, że Nienacki to nie jest jego nazwisko. Ale troluje. Ale troluje. To się nie wiele, ale zna pan odpowiedź? Nie skończę. Czytałem jego. Dzięki, Zygzak. Powieści dla młodzieży, jak byłem młodzieżą. Za 9 lat. Ale dobrze, dobrze, mów, żeby mieszać w głowie młodzikom. Mów. Mieszaj im bełbach. Jak w betoniarce. Wydaje mi się, w ostatniej chwili tak mi przyszło do głowy, że to nazwisko brzmiało chyba Niedzicki, czy. Ale to jest. Tak mi się wydaje, tak jakiś przebłysk. Jaka jest odpowiedź? Niedzicki. Nowicki. O ja pierdziele, literówkę wdał. Co za nub. Panie Michale, bardzo było blisko. Bardzo było blisko, żeby pokonać mistrzów, żeby ja nie wiem, kto to jest Nowicki. 13,5 tysiąca złotych. Niestety Nowicki. Nie udało się, ale reprezentowali panowie bardzo wysoki poziom gry. Dziękuję wam bardzo. Zmarł dwa lata temu ledwo. Jan Nowicki to? Dla mistrzów to była mordercza walka. Wykrwawili się zupełnie. Kończą program, wygrywając go, ale mając na koncie tylko 1400 zł. Dziękuję bardzo. Nie wiem, co on napisał.
Natomiast po sumie we wszystkim... 25 zł i do domu. Wygraliście 70 700 zł. Dużo, ale bardzo zaniżyli średnią tym odcinkiem, bo oni są mało odcinków, a bardzo dużo mają. Gdyby to zgarnęli, pierwszy odcinek, który im średnią zaniżą, to mocno. Ale farta mieli, ale nie możemy zapominać, że mistrzowie, co byli 20 razy, mieli takiego farta kilka razy, że wygrali dosłownie tym, że przeciwnicy byli nie za mądrzy. Dobra, Wukong. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę